W tym filmie zapoznam Cię z podstawowymi funkcjami i możliwościami programu Lightroom Classic. Zaczniemy od importu zdjęć, pokażę Ci najważniejsze moduły, będzie podstawowa edycja zdjęcia oraz na koniec wyeksportujemy zdjęcie. Jeśli chcesz zacząć przygodę z Lightroom Classic, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik. Jest mi niezmiernie miło, że oglądasz właśnie ten film. Jeżeli interesujesz się fotografią i edycją zdjęć, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to warto właśnie teraz kliknąć przycisk subskrybuj pod filmem, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. Nie zapomnij też o dzwoneczku. On daje Ci powiadomienia o najnowszych filmach na kanale. Zapraszam Cię też do odwiedzenia mojej strony www.słowik.eu/presety, na której znajdziesz wszystkie moje narzędzia, presety i profile, których używam w Adobe Lightroom na komputerze, jak i na telefonie. Ten film powstał specjalnie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z Adobe Lightroom Classic i chciałby w szybki i prosty sposób ogarnąć wiedzę pozwalającą na podstawową edycję zdjęć w Lightroom. Oczywiście po obejrzeniu tego filmu polecam subskrypcję kanału i obejrzenie filmów dotyczących edycji zdjęć w Lightroom, które można znaleźć na moim kanale. Link do playlisty z wszystkimi filmami znajdziesz pod filmem. Przejdźmy zatem do Adobe Lightroom Classic. Gdy odpalisz Lightroom po raz pierwszy, to nie ma w nim żadnych zdjęć. Świeci tu totalnie pustkami. Aby pojawiły się w nim zdjęcia, to musisz je zaimportować do biblioteki. Aby dokonać importu, klikamy w lewym dolnym rogu przycisk import. Tutaj zobaczcie okno importu. Podzielone jest na trzy sekcje, czyli wybieramy źródło. Najpierw, jeśli zdjęcia mamy na karcie SD, wybieramy sobie tu kartę SD. Albo na przykład jak w moim przypadku wybieramy sobie dysk, na którym mam już te zdjęcia z karty SD zgrane i ten sposób polecam Tobie, jest to najbezpieczniejszy według mnie sposób importu zdjęć do Lightrooma. Czyli mamy już zdjęcia na dysku, klikamy sobie ten katalog z tymi zdjęciami, teraz zaznaczone zostają wszystkie zdjęcia. Jeśli jakieś z tych zdjęć nie uważasz, że chcesz je zaimportować, możesz po prostu w łatwy sposób odznaczyć te zdjęcia, których nie chcesz importować, one zostaną, zobaczcie, wyszarzone. Teraz mamy tu opcje, które chcemy wykonać na tych zdjęciach, czyli dodać, przenieść, skopiować albo skopiować jako pliki DNG. W moim przypadku zawsze jest to opcja dodaj. Te zdjęcia znajdują się już na dysku w dobrym miejscu, także nie chcę ich przenosić, nie chcę ich kopiować, chcę je dodać tylko po prostu do biblioteki. Klikam Add. Teraz tutaj trzecia sekcja, czyli co z tymi plikami się będzie działo. Czyli chcemy zbudować podglądy. Ja oczywiście chcę i najlepiej, żeby to były embedded and sidecar, to jest najszybsza forma. Jeśli będziesz potrzebował większych podglądów, możesz to zrobić później już w Lightroomie. Ja wybieram embedded and sidecar. Podczas importu możecie też zastosować jakiś dowolny preset, który macie już w Lightroomie. Ja nie będę tu stosował żadnych presetów, także to pole zostawiam puste. Kolejne pole, czyli keywords. Tutaj wpisujecie sobie słowa kluczowe, po których ewentualnie potem będziecie mogli wyszukiwać zdjęcia, czyli warto czasem to uzupełnić, jeśli macie, tak jak tutaj, do importu sesję portretową, możecie napisać portret, możecie dodatkowo tu napisać las, bo jest to sesja w lesie, możecie napisać plener, możecie napisać kobieta i różne takie słowa kluczowe, po których będziecie mogli łatwo potem odnaleźć te zdjęcia, które będziecie potrzebowali. Możecie też tu pisać inne słowa, które będą Wam pozwalały odnaleźć tą sesję, te zdjęcia później. Na sam koniec klikamy w dolnym prawym rogu import. Zaimportowane przez nas zdjęcia właśnie trafiają tutaj do biblioteki Lightrooma. Jest to jedna biblioteka, która zawiera odnośniki. W naszym przypadku do tych wszystkich zdjęć one są na dysku. Zobaczcie, tu po lewej stronie widzicie dysk T5. Jest tu zielona ikonka, czyli ten dysk jest podłączony do komputera. I ten katalog, który zaimportowaliśmy ze zdjęciami, czyli szybki kurs Lightrooma. I w tym katalogu są te zdjęcia, które ja już zaimportowałem. Jeśli w międzyczasie chciałbym dodać tu jeszcze jakieś zdjęcia do tego katalogu i one by się nie pojawiły mi w tym miejscu, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem Synchronize Folder i zobaczcie, Lightroom znalazł te dwa zdjęcia, które ja wcześniej odznaczyłem. Możemy teraz wziąć Synchronize i te dwa zdjęcia tu nam się pojawią i teraz klikamy sobie Import i one zostaną dodane do tego katalogu. Oprócz tych katalogów, które fizycznie zaimportowaliście do Lightrooma, możecie tworzyć kolekcje. Kolekcje to takie wirtualne zbiory. Wirtualne zbiory mogą być różne. Ja na przykład zaznaczę sobie te cztery zdjęcia. One były zrobione w jednym miejscu. Jako pierwsza lokalizacja mogę stworzyć kolekcję, zaznaczyć Include Selected Photos i nazwać ją Planner 1. Zobaczcie, tworzy nam się taka wirtualna kolekcja. Te zdjęcia nadal znajdują się w miejscu fizycznym tutaj, ale tutaj są po prostu zaznaczone jako
tak zbiór dodatkowy, który możecie w różny sposób wykorzystać. Jeśli na przykład chcecie na koniec wybrać swoje ulubione zdjęcia i gdzieś je sobie tutaj zapisywać jako taką, powiedzmy, portfolio swoje, to wtedy w łatwy sposób możecie stworzyć sobie właśnie kolekcję taką wirtualną z nazwą portfolio i do tej kolekcji na przykład potem takie już obrobione zdjęcia fajne, które Wam się podobają, przeciągać, przenosić. Wtedy one znajdą się w Waszym portfolio. Zobaczcie, to samo zdjęcie może się znajdować w dwóch tutaj wirtualnych takich kolekcjach. Nie ma problemu, zobaczcie. Jak najbardziej możecie je wykorzystywać jak chcecie. Są też tutaj inteligentne kolekcje, które same się będą robiły. Zobaczcie, ostatnio modyfikowane, bez słów kluczowych, pliki wideo. Także bardzo fajne rzeczy można zrobić z kolekcjami. Bardzo fajnie można te zdjęcia grupować i warto zapoznać się szerzej z kolekcjami w Lightroom. Po prawej stronie mamy tutaj keywords, czyli keywording to jest dokładnie to, co robiliśmy wcześniej. Dodaliśmy tu jakieś słowa kluczowe. W razie, jeśli zapomnieliście dodać słów kluczowych albo chcecie jeszcze dodać tu jakieś dodatkowe słowa kluczowe, możecie wejść tutaj i w łatwy sposób dopisać dodatkowe słowo kluczowe, na przykład, tak jak widzicie, tu jakieś podpowiedzi, kobieta, plener, las. Także dokładnie możecie sobie spróbować i dodać dodatkowy tutaj keyword. Powyżej słów kluczowych znajdziecie Quick Develop. Quick Develop służy do szybkiej takiej edycji, korekty, ja bym powiedział, zdjęć, które znajdują się w bibliotece. Jeśli zauważycie, że na przykład zdjęcia są troszkę za ciemne, możecie w łatwy sposób, zobaczcie, dodać tej ekspozycji do zdjęcia. Możecie w łatwy sposób dodać trochę temperatury, jeśli są za mało ciepłe. Dodać jeszcze na przykład clarity, vibrance. Możecie to zresetować, możecie też wziąć tone control auto, czyli automatycznie Wam się te zdjęcia delikatnie obrobią. Ja raczej tego nie stosuję, ale jeśli będziecie chcieli, nie ma nic przeciw. Klikając te ząbki, rozwiniecie tutaj dodatkowe opcje, wtedy możecie wpływać na dodatkowe opcje edycji tego zdjęcia. Lightroom posiada także zaawansowane opcje filtrowania zdjęć. Klikając tutaj sobie na górze ten pasek, który pojawia się tu na górze po wciśnięciu przycisku Backspace na klawiaturze, zobaczcie, możecie wybrać sobie metadata, przefiltrować te zdjęcia po różnych typach, na przykład aparatu, którym były robione, po różnych obiektywach, którymi było robione. Możecie wybrać sobie tu bardzo, bardzo różne opcje, na przykład wszystkie zdjęcia zrobione na przysłonie 1.5, na 1.8, na 2.6. Także naprawdę macie tu bardzo dużo możliwości. Możecie poszukać zdjęcia po różnych atrybutach, zdjęcia z gwiazdkami, z kolorami, zdjęcia obrobione, zdjęcia z flagami, zdjęcia po na przykład nazwie pliku. Ta opcja wyszukiwania i filtrowania zdjęć jest bardzo, bardzo rozbudowana w Lightroom Classic i bardzo ułatwia pracę i wyszukiwanie zdjęć. Wyłączmy sobie ten filtr. Teraz, jeśli chcecie zrobić sobie taką selekcję zdjęć i przeglądacie sobie zdjęcia, na przykład klikając spację, zdjęcie Wam się powiększy na cały tu okienko i teraz możecie strzałkami na klawiaturze przechodzić sobie pomiędzy zdjęciami i wybierać sobie na przykład gwiazdki. Na przykład dajmy tutaj jedną gwiazdkę. O, to jest fajne zdjęcie, też gwiazdkę. Super, tutaj to już mi się bardziej podoba, dwie gwiazdki. O, to jest bardzo fajny kadr, też damy dwie gwiazdki. Zobaczcie, w ten sposób możecie sobie szybko przeglądać zdjęcia i w łatwy sposób je otagować właśnie gwiazdkami na przykład. Wedle Waszego uznania możecie też te zdjęcia flagować. Zobaczcie, tu macie flagę Pick to Reject i wtedy też możecie łatwo skrótami klawiaturowymi P, czyli Pick, albo X jako Reject. Troszkę może nie tak łatwe do zapamiętania X, ale zobaczcie, X jako Reject, P jako Pick. No i oczywiście, jeśli się pomyliliście, chcecie odznaczyć to zdjęcie, klikacie U, czyli Unpick, i zdejmujecie wtedy flagę. W taki sposób też możecie sobie w łatwy sposób zaznaczać zdjęcia, które Wam się podobają. Na przykład pick, to jest pick, wybrane to jest super, to jest fajne, to jest fajne. Możecie też zdjęcia sobie pooznaczać różnymi kolorami wedle potrzeb. Jeśli na przykład modelka wybrała Wam kilka zdjęć, które chcecie osobno oznaczyć, zdjęcia wybrane przez modelkę, możecie je wtedy sobie na przykład oznaczyć na czerwony kolor. Teraz, żeby zobaczyć znowuż całą bibliotekę, naciskacie skrót klawiaturowy G. On pokazuje Wam podgląd tych wszystkich miniaturek. I zobaczcie, teraz łatwo możemy sobie tutaj
bez problemu te zdjęcia podejrzeć, które mają gwiazdki, które mają kolor. I teraz zobaczcie, tutaj po atrybutach możemy łatwo sobie odnaleźć te zdjęcia z zieloną, czerwoną flagą, te zdjęcia, które mają jedną gwiazdkę lub więcej, te zdjęcia, które zostały wybrane flagą PIK. Także bardzo łatwy sposób możemy potem te zdjęcia sobie przefiltrować i odnaleźć w całej bibliotece. Przejdźmy teraz może do modułu Develop. Wybierzmy sobie jakieś jedno zdjęcie, nad którym będziemy mogli chwilkę popracować. W moim przypadku powiedzmy niech będzie to zdjęcie. Klikamy sobie tutaj Develop albo literkę D na klawiaturze. Jesteśmy już teraz w module Develop. Nie dziwcie się, że czasem to zdjęcie ma delikatnie inne kolory w tym momencie. Dzieje się tak dlatego, że podglądy, które widzicie w Lightroomie, są często podglądami JPEG zaszytymi w plik RAW, nie mają nic wspólnego z plikiem RAW. W momencie, kiedy odpalacie moduł Develop, wtedy właśnie Lightroom sam czyta ten plik RAW i sam go interpretuje. Czasem te kolory mogą się różnić i teraz zaczynamy prawdziwą edycję. Pierwsze co, to możemy zacząć od lewej strony, czyli tutaj mamy nawigator, w którym możemy powiększać zdjęcie. Poniżej znajdziemy Wasze presety wszystkie, które macie zaimportowane albo które zaimportujecie. Standardowe presety z Lightrooma też tutaj znajdziecie. Wtedy w łatwy sposób, zobaczcie, możemy sobie jakieś zdjęcie obrobić. Najeżdżamy sobie na jakąś paczkę presetów i zobaczcie, w piękny, łatwy sposób uzyskujemy naprawdę bardzo fajne klimaty. Na przykład ta paczka jest mega fajna. W ten łatwy sposób możecie obrobić zdjęcie po prostu kilkoma kliknięciami. Na przykład zobaczcie paczkę Vinted Lifestyle. Wystarczy dosłownie kliknąć raz i już zdjęcie mamy obrobione. Możemy też, zobaczcie, wybrać jakąś inną paczkę, która będzie bazowała na typowych presetach. Wtedy na przykład klikając tu Sweet Thing 2 mamy od razu, zobaczcie, wszystkie suwaki poustawiane dokładnie tak, jak powinny być. I tak, żeby dawały ten fajny klimat, który ten preset w sobie przechowuje. Poniżej presetów znajdziemy historię. To jest bardzo fajne miejsce. Tu możecie cofać się wstecz edycji tego zdjęcia i zobaczyć, jak wcześniej to zdjęcie wyglądało. Co najważniejsze, ta cała historia zaszyta jest w bibliotece Lightrooma. Czyli zamknięcie i otwarcie programu Lightroom nie powoduje wykasowania tej historii. Ona tu cały czas będzie zapisana. Teraz po prawej stronie mamy histogram. Tutaj w łatwy sposób na górze możemy sobie też zmienić parametry zdjęcia, ekspozycję, highlights, shadows, cienie, czernie. Możemy wpływać tutaj na biele. Poniżej mamy kadrowanie. Kadrowanie możemy dokonać na różne sposoby. Możemy ręcznie sobie przesunąć tutaj pole kadrowania. Możemy wybrać sobie też tutaj proporcje boków, jakie chcemy. Jeśli na przykład chcemy zdjęcie na Instagrama, to wtedy wybierzemy na przykład proporcje 4:5. Dokadrujemy sobie to zdjęcie i klikamy Enter, czyli potwierdzamy. Kolejna opcja to Spot Removal. To jest narzędzie do usuwania niechcianych obiektów ze zdjęcia. Na przykład tutaj, takiego liścia małego na dole. Weźmy sobie 100% powiększenie, przesuńmy sobie zdjęcie w dół i na przykład teraz pomalujemy sobie delikatnie na tym liściu i zobaczcie, w łatwy sposób pozbywamy się tych liści i już ich nie ma na zdjęciu. To zdjęcie zdaje się dużo czystsze. Teraz możemy też usunąć coś tutaj niechcianego gdzieś na skórze modelki. Możemy też zmienić, zobaczcie, przezroczystość tego usunięcia na delikatniejsze i w ten sposób pozbyć się niechcianych obiektów ze zdjęcia. Następna opcja jest to tutaj maskowanie. Maskowanie przeszło ostatnio dosyć dużą zmianę. Wcześniej mieliśmy tutaj po prostu narzędzia korekt lokalnych. Teraz te wszystkie narzędzia zostały zgrupowane, dostały dodane nowe możliwości. Podstawowe narzędzia to jest pędzel, gradient liniowy i gradient radialny. Pędzel to, jak sama nazwa mówi, wybieramy, jest zwykłym pędzlem, którego wybieracie sobie rozmiar, jak mocno ma ten pędzel malować. I teraz na przykład malujemy sobie w jakimś miejscu, na przykład pomalujemy sobie tutaj troszkę na dole. Zobaczcie, tu możemy włączyć sobie Show Overlay, wtedy zobaczymy sobie tą maskę, malujemy sobie tą dolną część i teraz powiedzmy, że chcemy tą dolną część przyciemnić troszkę, wystarczy tutaj tych wybieraków wybrać sobie ekspozycję lekko na minus i zobaczcie, ta część zostanie przyciemniona, tak jak sobie wybraliśmy. Tutaj dodatkowo, zobaczcie, miałem już wcześniej włączone ustawienia, teksturę i clarity na minus. Też można tutaj sobie na przykład teksturę zmienić na minus. Można
zsunąć tutaj w dół na przykład sharpness, żeby delikatnie rozmyć tą dolną część zdjęcia. Bardzo dużo można zrobić pędzlem. Pędzel jest jednym z podstawowych narzędzi, które ja osobiście używam. Aby stworzyć dodatkową maskę, klikamy Create Mask. Możemy stworzyć tutaj Linear Gradient, czyli taki gradient liniowy. Zobaczcie, on działa w ten sposób, że tworzy takie delikatne przejście od pełnej mocy do zera. I wtedy na to możemy sobie spokojnie tutaj, zobaczcie, też działać, na przykład ocieplić trochę tą górną część. Dodatkowe opcje, wszystkie tutaj, które tu znajdziecie, pominę, bo możesz obejrzeć już szczegółowy film o maskowaniu w Lightroom na moim kanale. Link do tego filmu zamieszczę pod spodem, pod filmem. Wyłączmy sobie panel maski. Kolejne narzędzie w Lightroom to są profile. Możesz wybrać sobie profil tutaj z małego wybieraka. Jeśli dodałeś jakieś profile do swoich ulubionych, możesz te kliknąć tutaj. Te cztery takie kwadraciki, one otwierają przeglądarkę profili i tutaj wszystkie Twoje zainstalowane profile się pojawią. Możesz wtedy wybrać sobie, zobaczcie, jakiś profil i nadać całkiem inny look temu zdjęciu. Zobaczcie tutaj na przykład profile z paczki Boho, która jeszcze nie została wydana, którą jeszcze pracuję. Zobaczcie, jedno kliknięcie powoduje, że to zdjęcie nabiera pięknego, innego całkiem wyglądu. Taki profil możecie też wybrać na przykład ze standardowych Adobe Camera Raw. Zobaczcie, możemy wybrać Vivid, możemy wybrać Portrait, Standard, możemy wybrać też profil czarno-biały. Możecie też dobrać taki profil, który pasuje do tego, który mieliście ustawiony w aparacie, na przykład w moim przypadku będzie to Sony Landscape, Sony Neutral. To już zależy od Was. Ja kliknę teraz Cancel. Dodatkowo profile mają możliwość ustawiania mocy i zobaczcie, tutaj możemy zmienić moc tego profilu na 80%. Możemy też dodać troszkę tej mocy więcej. Ja na przykład ustawię tutaj 85% mocy tego profilu. Kolejne narzędzie to balans bieli. Tutaj jeśli robicie zdjęcia w RAW-ach, możecie wybrać już z predefiniowanych ustawień, czyli na przykład auto. Możecie też wybrać daylight, cloudy, shade, czyli jeśli robicie zdjęcia w jakimś cieniu. Tutaj różne formy światła, forma światła flash. Możecie też sami sobie ręcznie sterować mocą tutaj temperatury barwowej oraz tinty, czyli bardziej w zieleń chcemy pójść, czy bardziej w taki tutaj fiolet. Ja powiedzmy pójdę trochę tutaj w zieleń, troszkę dodamy jeszcze delikatnie mniej temperatury. Kolejne narzędzie to jest ekspozycja. Tutaj możecie rozjaśnić zdjęcie po całości, możecie je troszkę przyciemnić. To zależnie od zdjęcia możecie zastosować na swoich zdjęciach. Możecie też kliknąć opcję auto. Wtedy program sam postara się tutaj znaleźć suwaczki w taki sposób, jaki uważa za najlepszy. W tym przypadku, czy wyszło to dobrze? Nie sądzę, ale można też to tak zostawić. Ja to cofnę. Ctrl Z. Możemy też tutaj wpłynąć sobie na kontrast tego zdjęcia. Zobaczcie, możemy troszkę dodać kontrastu, jeśli chcemy, żeby to zdjęcie było takie bardziej nasycone, miało te czernie bardziej czarne i jasności, żeby stały się jeszcze jasne bardziej. Zobaczcie, w ten sposób jakby rozciągamy ten zakres tonalny do boku, właśnie do tych jasności i czerni i w ten sposób to zdjęcie bardziej takie kopa dostaje. Poniżej możemy zająć się jasnościami, czyli tymi highlightsami. Możemy troszkę je ochronić, możemy wyciągnąć troszkę detali z cieni, czyli shadows. Potem mamy whites, czyli te najbardziej jasne partie. Tu też możemy na przykład dodać trochę whites, albo może troszkę chcemy przyciemnić te najjaśniejsze partie. Dodatkowo mamy blacks, czyli te najczarniejsze części, które znajdują się tutaj. Zobaczcie, możemy je też delikatnie wyciągnąć sobie, żeby też nie było tak ciemno na tym zdjęciu. Poniżej ustawień ekspozycji znajduje się presence, czyli ustawienia texture, clarity i dehaze. Tutaj texture, zobaczcie, dodaje tekstury do zdjęcia, takie wyostrza troszkę to zdjęcie, znajduje takie detale i je troszkę jeszcze wyostrza. Clarity dodaje takiej klarowności do zdjęcia, troszkę bawi się też kontrastem. To jest bardzo fajny suwak, ale trzeba z nim szczególnie uważać przy zdjęciach portretowych, ponieważ dosyć mocno wyostrza skórę, co niedobrze wpływa na właśnie skórę, także z tym bym uważał. No i dehaze jest do usuwania, oczywiście zamglenia na zdjęciach, ale tego też czasem można użyć jako takiego fajnego narzędzia do dodania fajnego kontrastu, ale to też jest narzędzie, które musimy używać bardzo delikatnie i szczególnie uważać, jeśli obrabiamy zdjęcie portretowe. O tych narzędziach tutaj dokładnie
Texture, Clarity, The Haze mówiłem już też na moim kanale. Link do tego filmu zamieszczę pod tym filmem. Kolejne narzędzia, czyli Vibrance i Saturation. Vibrance to jest jaskrawość, saturation, czyli nasycenie. Tutaj możemy dodać kolorów do tego zdjęcia, dodać takiego kopa, zobaczcie. Vibrance działa bardziej na te kolory mniej nasycone, wyciąga je troszkę wcześniej niż te dobrze nasycone. Saturation to jest takie pociąganie wszystkich kolorów równo w jedną lub w drugą stronę. Różnice pomiędzy tymi narzędziami, jak one działają, też już omawiałem na moim kanale, także też zapraszam Cię na koniec po obejrzeniu tego kursu do obejrzenia właśnie filmu o Vibrance i Saturation. Link do tego filmu też znajdziesz pod tym filmem. Kolejne narzędzie, które omówimy, to będą krzywe. Zobaczcie Tone Curve. Tutaj możecie też w bardzo łatwy sposób wpływać na różne partie zdjęcia. Pamiętajcie, po tej stronie mamy ciemne partie, po środku są te średnie tony i tutaj na samej górze, czyli po tej stronie, mamy ten najjaśniejszy. Jeśli chcemy na przykład troszkę wyciągnąć te ciemne partie, przeciągamy sobie w tą stronę, tutaj środek nie chcemy, czyli go troszkę tutaj neutralizujemy, zobaczcie, w ten sposób tylko wyciągnęliśmy troszkę te partie. Możemy też zrobić coś na odwrót, czyli taką krzywą w kształcie S, literki S-curve to się zwie. Wtedy dodajemy trochę, zobaczcie, kontrastu do zdjęcia. Możemy tutaj wybrać sobie już gotowe, zapisane takie ustawienia, które macie. Możemy wybrać na przykład medium kontrast. Wtedy program już nam sam tutaj stworzy taką krzywą tonalną fajną. Następne narzędzie, które Ci dzisiaj przedstawię, to będzie panel HSL. Panel HSL ma tutaj kilka różnych możliwości wyświetlania. Możemy wyświetlić same hue, czyli barwę różnych kolorów, nasycenie albo ich jasność. Można też wyświetlić wszystkie tutaj narzędzia naraz. Ja proponuję, żebyś po prostu wybrał tutaj sobie tą opcję pojedynczą. Wtedy jest łatwiej zapanować nad tymi narzędziami i łatwiej je ogarnąć. Jeśli chcesz pracować nad barwą, czyli zmienić jakąś barwę na zdjęciu, wybierasz hue. Teraz możesz tu wybrać taki wybierak, najechać sobie na jakiś kolor na zdjęciu i wtedy przycisnąć klawisz myszki, przeciągnąć w jedną stronę, w drugą stronę. Zobacz, jak zmieniają się te suwaki, jak zmienia się kolor tego tutaj wrzosu, ten zielony i przy okazji troszkę ten żółty, to właśnie na te kolory działasz. Możesz też tutaj ręcznie przesuwać sobie, zobaczcie, te suwaki wedle własnego upodobania. Możemy też przejść do zakładki Saturation i tu zmienić już nasycenie tego koloru, czyli pozbyć się trochę tego zielonego, zobaczcie. Możemy wejść do Luminance, czyli jasności danych kolorów i tutaj na przykład ten zielony troszkę rozjaśnić. Bardzo fajnie, prawda? Możemy na przykład też troszkę przyciemnić pomarańczowy, który w dużej mierze odpowiada za kolor skóry. Możemy też wejść w Saturation i troszkę ten pomarańczowy tutaj ściągnąć, żeby ta skóra nie była aż tak bardzo nasycona. I możemy dodatkowo zmienić sobie tutaj odcień skóry w pomarańczach. Zobaczcie, delikatnie pojedziemy sobie w tą stronę, żeby ten kolor skóry stał się bardziej naturalny. Tutaj też możemy przełączyć sobie na opcję Color i w ten sposób przełączać się pomiędzy kolorami. Wtedy mieć do wyboru od razu Hue, Saturation i Luminance dla danego wybranego koloru. Czyli na przykład wybieramy sobie zieleń, że na niej chcemy pracować i wtedy możemy w jednym tutaj panelu zmieniać sobie jej barwę, nasycenie i jasność. Panel ten ma też inną jeszcze opcję. Jeśli przejdziemy na samą górę i tutaj w Treatment wybierzemy Black and White, zobaczcie, zdjęcie to zostało przekonwentorowane do zdjęcia czarno-białego i teraz jeśli zjedziemy w dół, to nie ma już panelu HSL, mamy teraz tu panel Black and White. I teraz tutaj możemy działać na różne części tego zdjęcia, na oryginalne kolory, które tu były, ale już będąc w zdjęciu czarno-białym. Zobaczcie, pamiętamy, że tutaj była zieleń, na którą działaliśmy, czyli teraz zobaczcie, zmieniając to, zmieniamy jasność tych kolorów, tych pikseli zielonych. Zobaczcie, w jak łatwy sposób możemy sobie tutaj to zdjęcie dopieścić, jak łatwo możemy tutaj bawić się tymi jasnościami poszczególnymi na zdjęciu. Bardzo fajnie, w ten łatwy sposób możemy stworzyć bardzo fajne czarno-białe zdjęcia, które będą naprawdę miały piękny klimat. Przejdźmy na samą górę, weźmy z powrotem panel Color i może jedną rzecz jeszcze zróbmy. Zresetujmy to zdjęcie do ustawień domyślnych, klikamy Reset. Jesteśmy w ustawieniach domyślnych i teraz przejdziemy do panelu Color Grading. Ten panel został niedawno odnowiony. Ja tylko pokrótce pokażę Ci tutaj kilka rzeczy. Zobacz, mamy tutaj Midtones, Shadows i Highlights, czyli tony średnie, cienie
i te jasności. Możemy tutaj na te trzy zakresy wpływać oddzielnie, czyli na przykład powiedzmy, że cienie chcemy, żeby były bardziej niebieskie. Zobaczcie, przeciągasz sobie tutaj kolor i zobacz, że na zdjęciu od razu pojawia się w tych ciemniejszych partiach dużo niebieskiego. A na przykład highlight chcemy, żeby był ciepły. Czyli przeciągamy sobie w kolor tutaj taki pomarańczowo-żółty highlightsy i zobaczcie, jak one się zmieniły. Dodatkowo mid-tone, czyli te takie tony średnie, chcemy też delikatnie ocieplić, bo tutaj też się znajdują tony skóry. Zobacz, w łatwy sposób, delikatnie możemy sobie je ocieplić. W ten łatwy sposób zrobiliśmy taki fajny color grading tego zdjęcia. Zobacz, bardzo fajnie. Dodatkowo tutaj te suwaczki pozwalają Ci na sterowanie jeszcze jasnością pewnych zakresów. Szczegółowo ten panel omawiałem już na moim kanale. Link do tego filmu, gdzie omawiam szczegółowo color grading, znajdziesz pod tym filmem w opisie. Kolejne narzędzia, które tu znajdziemy, to jest na przykład detail, czyli wyostrzanie i redukcja szumów. Tutaj możesz przybliżyć zdjęcie sobie 1:1 i teraz zająć się, zobacz, wyostrzaniem. Możemy delikatnie wyostrzyć to zdjęcie, zmienić tutaj pole działania tego wyostrzania, jak bardzo wpływać na detale. Możemy też, przytrzymując Option na Macu lub Alt na Windows, przesunąć sobie masking i zobacz, w ten sposób zobaczyć, na jakie części będziemy teraz wpływać tym wyostrzaniem. Ja proponuję czasem zastosować po prostu ten masking około 50-80%. Wtedy zobacz, działamy tylko na te jasne, białe części, a nie będziemy tutaj działać na te rozmyte, fajne, piękny blur taki w tle, co mamy, bo tego nie chcemy wyostrzać, prawda? Chcemy tylko wyostrzać te rogi, które fajnie, żeby były delikatnie wyostrzone. Także zobaczcie, tutaj nawet koło 80 będzie to świetnie działało. Kolejna tutaj funkcja, czyli noise reduction, usuwanie szumów. Tutaj usuwamy szum normalny i szum kolorowy wedle potrzeb. Jestem już na ostatnim etapie robienia takich presetów, które jednym kliknięciem będą wyostrzały i odszumiały zdjęcia. Niezależnie od tego, na jakiej wartości ISO będą te zdjęcia zrobione, one będą dostosowywały się same. Zobaczcie, ja już mam kilka takich przykładowych tutaj presetów do różnych puszek Sonego, ale także do Nikona czy Canona. Niedługo będą robił nowe puszki, które będą obsługiwane. Jak macie jakąś puszkę, do której chcecie, żebym takie presety przygotował, napiszcie do mnie wiadomość na Instagramie. Kolejne narzędzie, które znajdziemy w Lightroomie, to są korekty obiektywu, czyli Lens Corrections. Tutaj możemy włączyć korekcję obiektywu, a program sam wykryje, jakim obiektywem to zdjęcie zostało zrobione i zastosuje wszystkie parametry tak, aby usunąć i winietkę, i delikatne zniekształcenia optyczne, które mogły na tym zdjęciu być. Mamy też tutaj taki panel Effects. Ten panel pozwoli Ci dodać na sam koniec delikatną winietkę do zdjęcia w łatwy bardzo sposób oraz dodać trochę ziarna, jeśli chciałbyś uzyskać taki delikatny filmowy look. W ten sposób możesz sobie tutaj dodać delikatne ziarno. Wszystkie moje paczki presetów dostępne na mojej stronie zawierają takie specjalne presety narzędziowe, które w łatwy sposób pozwalają Ci zastosować winietkę na zdjęciu, zastosować ziarno odpowiednie. Bardzo fajne są te presety i ułatwiają bardzo pracę w Lightroomie. Na koniec, kiedy wyedytowaliśmy jedno czy większą ilość zdjęć, możemy zaznaczyć właśnie kilka zdjęć, możemy zaznaczyć tylko to jedno zdjęcie. Klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy sobie eksport. Jeśli stworzyliście sobie jakieś presety eksportowe, będziecie je też mieli tu dostępne. Ja klikam teraz eksport i teraz wybieramy sobie folder, do którego będziemy eksportować. W moim przypadku niech będzie to ten folder, który jest. Możemy stworzyć też pod katalog. Dodatkowo możemy tutaj zająć się zmianą nazwy tego pliku eksportowego. Wybieramy sobie format, do jakiego będziemy eksportować zdjęcie. Standardowo będzie to JPEG i przestrzeń kolorów sRGB. Jakość ustawmy sobie powiedzmy na 80. Możemy też zmienić rozmiar tego zdjęcia i wybierzmy sobie tutaj na dłuższym boku, żeby to zdjęcie miało 2048 pikseli. Resolution tutaj zostawiamy. I teraz, co najważniejsze, możemy sobie
też dodatkowo wyostrzyć to zdjęcie, na przykład wziąć lekkie dodatkowe wyostrzanie na koniec, czego ja dodatkowo nie proponuję, ale jeśli będziecie chcieli, możecie sami przetestować, czy warto zastosować to wyostrzanie. Ja tego nie używam. Dodatkowo tu możecie wybrać, czy chcecie wyeksportować to zdjęcie z wszystkimi metadanymi, czy tylko z podstawowymi, czy tylko z tymi, które będą zawierały Wasze informacje, że Wy jesteście autorem zdjęcia. Możecie usunąć personalne informacje, możecie lokalizację, jeśli była zaszyta w pliku, usunąć. Także to też jest pewna opcja. Dodatkowo możecie tutaj dodać jakiś znak wodny, na przykład stworzyć sobie taki znak Paweł Słowik. Tu wybieracie sobie różne opcje, zobaczcie, i tutaj możecie nawet większy dać ten znak wodny. Możecie wpisać inny tekst, możecie też zastosować tu jakieś zdjęcie PNG przezroczystością, swoje logo wstawić w róg. To już zależy od Was. No i oczywiście na końcu macie opcję wyboru, co ma się stać, jak się ten eksport już zakończy. Ja mam tu włączone Show in Finder, czyli to zdjęcie zostanie mi pokazane od razu w eksploratorze moim plików. Klikam sobie eksport i zobaczcie, Lightroom wyeksportował to zdjęcie. Od razu mi się pojawiło ono w Finderze. Mogę je kliknąć sobie dwukrotnie i zobaczcie, mamy to zdjęcie już wyedytowane i wyeksportowane, gotowe do wgrania gdzieś, na przykład do Facebooka czy Instagramu. Mam wielką nadzieję, że ten szybki kurs Adobe Lightroom Classic był przydatny i dowiedziałeś się czegoś, co przełoży się na Twoją sprawniejszą edycję zdjęć w tym programie. Będzie mi miło, jak udostępnisz ten film, dasz łapkę w górę i napiszesz komentarz. Pomoże mi to w rozwoju tego kanału. W komentarzu możesz napisać, jakie zagadnienia chcesz, abym poruszył w kolejnych filmach, tych filmach, które będą specjalnie dla Ciebie. Zapraszam Cię też do odwiedzenia mojej strony www.słowik.eu/presety, na której znajdziesz wszystkie moje narzędzia, presety, jak i profile, których używam w Adobe Lightroom. Narzędzia tej presety znacząco przyspieszają pracę w Adobe Lightroom, Lightroom Classic, jak i Lightroom Mobile. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!